Ja studiuję lotnictwo i kosmonautykę. Tak? To znaczy, że mogę cię przelecieć. Cześć, dziewoja. Hej. Chcesz być moja? Nie. No ja wiem, że nie. Nikt mnie nie chce. Niestety takie życie. Jak masz na imię? Oliwia. I mam propozycję, nie do odrzucenia. No. Nadzieję cię na moją wykałaczkę. Nie pij. Siema. Pytanie to wam jest ciepło, czy chcecie taki efekt uzyskać z Titanica, że wam wieje, kurwa, jest zimno? Ciepło. Ile macie lat? 16. Oh God! Ja mam 18. 18? Tak. Jak masz na imię? Patrycja. Patrycja, fajne imię, Radek jestem. Ej, a byłaś ostatnio do spowiedzi? Nie, nie powiem. A chcesz mieć powód? No to super, ja będę twoim tym demonem, będę nad tobą czuwał i sprowadzać cię na złą drogę. Ona już jest na złej drodze. Bardzo dobrze. To będzie twój demon, a ty będziesz jego diablicą. A w ogóle skąd jesteś? Z Polski, wiadomo, a wy? Z Polski, nie wiadomo. Zajebiście, to niedaleko mamy do siebie. Pytanie do ciebie mam, Patrycjo. No. Jak to jest tak dobrze wyglądać na co dzień? Ej, bo ja w sumie nie jestem księdzem, nie? Ale jakbym był, to szarpałbym cię jak kopertę. Nie. Dobry tekst powiedziałem chyba. Taki kurwa wiesz. No, właśnie nie wiem. Bo jak się dziewczyny podrywa? To jakiś tekst. Nie wiem. Sami co? Jak się poderwać? No ja podrywam dziewczyn, mordo. Nie wiem. W sumie tak. Jak masz na imię? Zofia. Wow, ty, to twoje medale? No, jak widać. Za spalanie? Jesteś biegaczką? Za wpierdanie? Nie, no to też może, ale za spalanie. Moi sponsorzy mi wysyłają. O, czyli ty szukasz sponsora, czy już masz? Mogę mieć kolejnego. Dobra, czyli lecisz na sponsora, na kasę. To ja będę twoim sponsorem. No jakby, kto nie leci na kasę, już tak teraz totalnie szczerze. Bitch alert, bitch alert! No ja jestem chłopakiem, to ja nie lecę, bo ja mam. Kissing my cock. Mogę Instagrama. Co mam ci dać, żebyś była moja? Jestem simpem, zrobię wszystko. Ja chcę spokoju. To jak leci w głowę i będziesz spał. Nie masz takiego, to może nie. No to określaj się precyzyjnie. No to spokój, no to co? Wezmę cię na medytację łączną z jogą. Daję dobre argumenty. A ja mam szpagat. No to zaprezentuj, bo ja tak średnio ufam Nie, ludziom. nie zrobię ci teraz, ale... A nie Zosia? Też, na drugie kupa. Uprawiasz seks z nieznajomymi? Nie. To Radek jestem, to już mnie znasz. Okej. Ja się seksuję tylko z Klarą. To we trójkę, nowe doświadczenia, trójkąt. Ja dam radę. Tak? No. Poczujesz zapach pieniądza i będę zjeżdżał. Look at me. Wow, też się pomalowała ładnie. Proszę? Ładnie się pomalowałaś. Dziękuję. Fajnie wyglądasz. Ile masz lat? 18. Jesteś może egzaminatorką? Jaką egzaminatorką? No, pytam, tak czy nie? Ale jaką egzaminatorką? No ogólnie, czy jesteś w jakiejkolwiek No dziedzinie nie! egzaminatorką?
Szkoda, bo chciałbym z tobą zaliczyć egzamin ustny. Co robisz w wolnym czasie? Na przykład jak jest szkoła, jak jest rok szkolny, no to dużo zajęć mam dodatkowych. Matma, niemiecki, angielski. A chcesz coś studiować? Średnio. Jeśli chodzi o mnie, to ja studiuję lotnictwo i kosmonautykę. Tak? To znaczy, że mogę cię przelecieć. Okropny jesteś. Będziesz mi tak mówiła w pewnym momencie. Że ja tobie będę tak mówiła? Ładna, jesteś ładna. Dziękuję. 1000 razy dziennie to pewnie słyszysz, że to nie oryginalne. Nie no, taki komplement zawsze poprawia humor. Ładne usta masz, robione czy naturalne? Nie, naturalne. Wyglądają trochę samotnie. Co ty na to, żeby się zaprzyjaźniły z moimi? Ile wy macie lat? Niebezpiecznie tutaj jest trochę. 15. Nie no, ty to masz 20. Hej. O. Masz 20 lat? Idziemy robić popcorn. Popcorn? To brzmi dobrze. Nie do kina. Popcorn u mnie. Dobra. Netflix, ale będzie tylko tłem. Daj mi Instagrama. Dobra. Ej, dodaj mnie. Już daję. Instagrama. Czekaj, kurwa. Daję. Ej, weź podaj też mojego. Co tak wesoło? Co to się śmiejecie? Ze Spidermana. A, śmieszny jest. Łaka, powaga. Tu mamy szczęśliwą dziewczynę z tyłu, fajną, a tutaj bad bitch. Nie, ja jestem mega miła. Tak mówią niemiłe osoby. Co? Tak mówią niemiłe osoby. Tak bym ci powiedział, czuj się bezpiecznie u mnie w domu. Tak, to powiem zdanie. Masz 16 lat. Ja? Nie, kurwa, ja. 06. Bu. Ja myślałam, że ty się rozłączyłeś. Ja. Wyglądasz dojrzale. Masz 18 skończone? Nie. Chujowo. A ile masz? 17. No, czyli prawie 18. No tak. No nie ma 18. Koleżanka ci zaraz sypie. Ile ona ma lat tak serio? 16. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Co słychać tam? No, spoko, a mogłoby być ciekawie, jakbyście były obok. Przyjeżdżamy. Dobra, to ja zapraszam. Aha. Kogo to był pomysł? Słuchaj, wiesz co? Bo no. Chciałam się trochę rozweselić. Muszka mi chodź, bardziej popatrzysz. No to zatańczmy. Tańczymy? Tańczymy.